Cześć, dzień dobry. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj poruszyć temat, czy wino faktycznie jest im starsze, tym lepsze. Słyszeliście pewnie to zdanie wielokrotnie, natomiast myślę, że jest ono trochę niedopowiedziane i nie do końca precyzyjne. Porozmawiamy dzisiaj na ten temat i postaram się Wam wszystko wyjaśnić. Uproszczenie i niedopowiedzenie, o którym wspomniałem, polega na tym, że niektóre wina faktycznie mogą stawać się lepsze z czasem, ale tylko do pewnego, trudnego do określenia momentu. U niektórych win nastąpi to po roku, dwóch, niektóre natomiast wielkie, wyjątkowe wina mogą starzeć się przez dekadę. Wino to w pewnym sensie żywy organizm. Pamiętajmy, że w butelce cały czas zachodzą procesy biochemiczne, które wpływają na rozwój smaków i na rozwój aromatów. Dla niektórych win może ten rozwój może być bardzo długi i korzystny, natomiast mimo wszystko w pewnym momencie nastąpi moment, kiedy wino będzie w swoim szczycie, a potem nastąpi tendencja spadkowa, która sprawi, że aromaty przestaną być dla nas przyjemne. Staną się one zbyt ciężkie, zbyt intensywne lub nabiorą formy, która jest dla nas nieakceptowalna. Jednym słowem, takie wino, mówiąc branżowo, umiera. Dodam, że win, które mogą dojrzewać i zyskiwać z czasem, czyli mają tak zwany potencjał dojrzewania, jest bardzo mało. Większość z nich jest do bieżącej konsumpcji. Tym samym czasami mówię z przymrużeniem oka, że wino jest im młodsze, tym lepsze. Jeżeli planujecie kupić starsze wino, na pewno rekomenduję poradzić się specjalisty, który wskaże Wam dokładnie, jakie wino wybrać i jak do niego podejść. Dodam, że niezwykle ważnym aspektem jest przechowywanie wina. Pamiętajcie, że trzeba zrobić to w sposób poprawny. Co to oznacza? Stała niska temperatura, duża wilgotność, horyzontalna pozycja butelki, bardzo ważna rzecz, miejsce wolne od zapachów oraz miejsce wolne od wstrząsów. Tak przechowywana butelka może dojrzewać i rozwijać się w odpowiedni sposób. Moja rada jest taka, pijcie raczej młode wina, pijcie wina na bieżąco, nie czekajcie na specjalną okazję, bo może się okazać, że taka okazja się pojawi, ale specjalnie na tą okazję otwarte wino może okazać się niewypałem. Z doświadczenia wiem, że nasze wina z winnicy Turnau mogą rozwijać się z czasem i zyskują. Na pewno takim przykładem jest wino z odmiany Riesling oraz Sauvignon Blanc. Jeżeli chcecie się o tym przekonać, serdecznie zapraszam, abyście odwiedzili naszą platformę zamówień online i zakupili butelkę oraz zachowali ją na trochę później.